WTA i ITF skompromitowało się nie tylko w tej sytuacji i tym turniejem, ale również i kalendarzem startów, który jest po prostu nie szanuje zawodniczek, traktuje je przedmiotowo, jak jakieś roboty, które są w stanie grać bez przeszkód cały czas. Tak, to wszystko jest fragment większej całości. To nie tylko, że nie szanuje zawodniczek, nie szanuje też kibiców, no bo nie oszukujmy się, Meksyk to nie jest kraj tenisowy. To wiemy nie od dziś. Przedziwne jakieś układy sponsorskie związane z tym krajem. Ja nie chcę nikogo tutaj o coś posądzać, ale słychać też głosy o jakichś mafiach narkotykowych, o nie do końca czystych pieniądzach, które tam są.